Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darek, zapraszam Was na kolejny polski mapur po mapie Fichtal V2. Twórca mapy jest Lukas G, pojemność mapy 634,7 MB. Została wydana 10 października 2023 roku. Mapa jest bardzo ciekawa, warta uwagi. Mianowicie, jeśli chodzi o slot na konsolę, to uwaga, poziom łatwy 2780, poziom średni trudny 2602. Różnica, nie posiada się sprzętu, który jest aktualnie na poziomie łatwym, także to jest ta różnica. Zaczynamy w tym oto miejscu, dość ciekawie to wygląda, jest to przystanek autobusowy z lekkim tutaj opisem. Zaraz. Jak możecie, można sobie zobaczyć, są zdjęcia. Jest, jak to się mówi, narysowany diagram produkcji. No, tutaj można sobie coś jeszcze dokupić. Tu jest znajdźka. Tak? No. I to jest za 1000 znajdźka. No i dobra. To jest. Jak wygląda przystanek autobusowy tutaj na tej mapie, bo na razie więcej nie pokażę. Dobra, żartuję. Będziemy za chwilę przechodzić do kolejnych tematów. Także na mapie znajduje się około 8 farm. Znajduje się 8 farm. Są tutaj właśnie zdjęcia tych farm naokoło tej mapy. I jest fajnie opisane, co na której farmie się znajduje. Tutaj mamy domek. Silos, kury, świnki. Tutaj mamy domek, silos, wodę, warsztat, krówki. Także no fajny, bardzo fajny element. Nie wiem, pomysł mi się niesamowicie podoba. Świetnie to wygląda. Można sobie wybrać, którą farmę chcemy uderzyć. Jeśli zaczynamy od poziomu średniego i trudnego. Bądź sprzedać farmę, którą się posiada cały sprzęt, no i zainwestować w pieniążki w nowy, w taką farmę, które podoba nam się ustawienie. Także to jest ciekawy pomysł. No a na dole mamy tutaj diagram właśnie, jak wygląda proces produkcyjny tu na tej mapie, co mamy, co możemy wytworzyć i w ogóle. Na mapie również znajdują się takie wykrzykniki. To pisze Pallet Delivery, tutaj Firewood Delivery. To są znaczniki, które są rozmieszczone prawie po całej mapie i przeważnie one są przy domach prywatnych, a mianowicie chodzi o to, żeby dostarczyć do nich produkt, który prawdopodobnie używa się do ogrzewania domów, do centralnego, więc pallet bądź firewood. No to jest to używane właśnie w tych celach, żeby ogrzać mieszkanie. Także to jest dużo tego tutaj, takich tych wykrzykników. Na poziomie łatwym zaczynamy tak. Od terenu 241, sektor 2, 237, 53 i 248. To są tereny, które zaczynamy. Jeśli chodzi o cenę pól, to już sobie tutaj sprawdzę, właśnie szukam, żeby znaleźć coś małego. Nie wiem, to zaczniemy. Za 26 hektarów, za 26 tysięcy. Później coś większego. No, dobrze się tak dziwnie zaznaczyło. Tu mamy 2,12 hektara za 150 tysięcy. 2 hektary za 149 tysięcy. Coś większego. 3,12 hektara za 229 tysięcy. No, takie ceny nawet w miarę. Ale fajnie, że jest różnorodność. Są małe, są duże. Są małe ploty też. Teren leśny, który też można kupić. 80, 300. Duże i małe są. Także też to fajnie wygląda. Tutaj większe sektory tego połacia leśnego jest. 536, także no jest sporo tego tutaj do wyboru, do koloru, bardzo mi się podoba. Jeśli chodzi o mapę, to by było
No i aha, jeszcze to są te numerki, na których są farmy, prawda? Jest to ponumerowane, jest to nakreślone dość przejrzyście, także te tereny należy kupić, żeby z nich korzystać. Jeśli chodzi o kalendarz wzrostów, to jest to standardowy. Na początku, na poziomie tym posiadamy krowy. Kontrakty dostępne są. Produkcje, no to są to drzewa z jabłkami, czyli jabłonie. Były one już wcześniej na jakiejś jednej z map wykorzystane i to jest to samo, co na tamtej mapie, już nie pamiętam, jaka to była mapa. Tych map to sporo wyszło. Coś tu jeszcze miałem, no i znajdźki, jest ich 50, jedno już jest, znaleźliśmy. Także tak one wyglądają. Mapa, detale, jest naprawdę śliczna. Klimat, mega. Pola, tereny leśne i w ogóle to no, robi wrażenie. Dobra, także my sobie najpierw podejdziemy obok przystanku, jest sklep. W sklepie mamy wózek do naszej dyspozycji, bardzo dobry gest. Już widzę, że prawie na każdej z map już się pojawiają te wózki. Bardzo dobry pomysł. Także nie jest tam wózek, który należy do nas, ale możemy go korzystać. Także po przesuwaniu się w lewo, w prawo, z pojazdu do pojazdu, nie pojawimy się tutaj, także jest to dość ciekawy element. Sklep, warsztat, jak widać, miejsca jest tak sobie, no to nie jest mapa na duże sprzęty, jest to na średnie i małe. Wejdziemy sobie ten i wezmę sobie szybko coś do jeżdżenia. No i tutaj mamy sprzęt, który możemy ruszać po terenie. Teraz jeszcze tylko to uruchomić i jeszcze muszę sprawdzić, czy jest włączona laga. No i fajnie. Dobra, tutaj mamy kilka punktów, które musimy uderzyć. Troszeczkę ruchu tu jest. Także o, tak właśnie wygląda punkt dostawy. Teraz może. O, tak jest. Taka ikonka. Także do tego właśnie dostarczamy w zależności, co jest opisane, albo opalec, albo ten firewood. Tutaj mamy przędzanie. To jest 5 tysięcy za przędzanie. Także te dwa punkciki tutaj mamy zrobione. Tutaj mamy kolejne. Tutaj jest poletko, które posiadam na poziomie łatwym. Teraz muszę chyba w dół zjechać trochę. Detale tutaj, pogódka bardzo dobrze zrealizowane. Fajnie to wszystko wygląda. Mamy kościółek. Mamy kolejny właśnie taki dostawę, deliverkę. Tu też deliverka. Także dość sporo tu tego jest. Tutaj co tu jeszcze mamy? O, to jest jedna z farm. Właśnie, tak wygląda. Czy można wejść, jeśli się nie kupiło? Raczej nie. Jest zamknięte. Także wchodzimy w mapę. Tutaj. To jest czwórka, farma numer 4. Ona kosztuje 25 401. Także sobie zakupimy. Fajnie, już pieniążki doszły, już można szaleć z zakupami. No i na farmie mamy tutaj dom, przebieralnię, silos, które miejsce do przechowania rzeczy. Tutaj będzie warsztat,
No i taka farma niewielka. Ten silos jest fajny, bo jest z przejazdem. To jest też jako wjazd do z ulicy, o. Ciekawy element. Fajnie wygląda. Ładnie się prezentuje. Jak widać, widoki dość przednie. Jest widokiem na jeziorko. Tutaj na górze mamy kolejne punkty. To jest deliverka. No i punkt skupu tutaj jest. Tu jeszcze jest jeden element, który jest bardzo fajny i ciekawy. Szopa, no niby szopa, taka szopa mam produkcję. Jest to tartak. Więc sobie zakupimy ten tartak. Wyjdziemy sobie. Mamy tak. Przywieziemy drzewo, mamy zwykłe deski. Później mamy długie deski. Raczej płyty, przepraszam, to są płyty. Później mamy ten drzewo na ten opał. No i palec. To też jest jako opał traktowany tutaj. Nie tylko. Tu jest też fajny element, bo żeby zrzucić drzewo, trzeba tutaj go no, pakować tam w tą wrzutkę. O, tutaj. No i to później wchodzimy i sprzedajemy lub przetwarzamy, jeśli posiadamy tą no, ten tartek. Ale element na mnie mega mi się strasznie podoba. Bardzo ciekawe zrobione. Coś nowego. Nie spotkałem się w tym wcześniej. Były produkcje wcześniej w mapach, ale to tam była piekarnia. Jeżeli chodzi o dośrodkę, uruchamiało produkcję. Młyn był, ale nie spotkałem się jeszcze z tartakiem. A teraz mamy tartak. Bardzo fajnie. Mam nadzieję, że więcej będzie takich ciekawych elementów na innych mapach. Fajne te widoki są. Fajnie to wygląda. No w ogóle klimat jest świetny. Mi się podoba ten taki klimat. Jest wąsko, bo jest, ale to są uroki wiosk. Wsi. No, teraz przejdziemy sobie przez rzeczkę. I teraz musimy się dostać. Aha, tutaj jeszcze sobie zrobimy tą farmę, zanim przejdziemy sobie do głównej farmy, od której się zaczynamy poziomie łatwym. Jest jeszcze mała farma. Zaraz zobaczymy, jak ona to wygląda. Farma jest tak, tutaj mamy deliverkę znowu. No i tak, nie masz nic znasz tu, bo nie jest to jeszcze zakupione. Także sobie to zaraz zakupimy. A więc tak, stąd żeśmy sobie, gdzie się pojawiliśmy, zrobiliśmy sklep. Te dwa punkty, tutaj te punkty, tutaj razem z tą farmą. I tutaj. I tą farmę nie kupiłem jeszcze. Trzeba się wrócić. Pam, pa, 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 pa. Dobra, farma numer dwa tutaj jeszcze jest. Także ja muszę tutaj ostrożnie jeździć, bo tu jest zbyt dużo rzeczy, które można ominąć, bo jest jedno na drugie tak ciasnawo zrobione, że tak powiem. Czyli mamy tutaj domek, mamy tutaj zwierzęta, kury chodzą. Ile mamy tutaj kur? 18 na 40. Coś mamy. O, widać, że mamy świnki. Tylko muszę znaleźć miejsce. O, nie, to nie jest. O, tutaj z tej strony. Gdzie się zakupuje świnki. To jest 18 świnek, tutaj się pomieści. No, fajna farma. Za niewielkie pieniądze, tu mamy szopę jeszcze. Muszę pochować sprzęt. Spoko. Inna. Jeszcze się wrócimy do trójki teraz, szybciutko.
trzeba nic nie widać. No, a to przed mostem była jeszcze trójka. Ja troszeczkę ominąłem. Tutaj jest. O, jest gospodarstwo. Tu już sobie zakupimy teren za 25 tysięcy. No i można już bramę otworzyć. Czemu nie mogę otworzyć bramy? O, teraz. No i co to mamy? Mamy dom. Trochę miejsca do przechowania rzeczy. Tutaj mamy zwierzęta. 12 maksymalnie krowiek tutaj pomieści do obora. Tu na górze coś jest. Fajnie, stryszek jest. Możemy przechować rzeczy. Wow. I tutaj można przechować sobie te bele małe. Fajnie. Ekstra klimat. Przerzucamy sobie tutaj małe bele, które możemy ręcznie przerzucać. No i tu później karmimy sobie te zwierzęta tymi belami. Super. Podoba mi się naprawdę. Ciekawie to wygląda. Mian silos mamy, warsztat, no i trochę miejsca na sprzęt znowu. Kurczę, ale nie wiem, no podoba mi się to, że jest tak zminimalizowane, proste, a jednak trochę rzeczy się pomieści. Już to tak widzę, taki stary traktor, malutki, który ogarnia cały ten, co tutaj sobie może te krówki ogarnąć małym traktorem. No klimat ekstra. Zaczyna mi się to podobać coraz bardziej. Idziemy dalej. Teraz główna farma, od której zaczynamy na poziomie łatwym. To jest to są te zabudowania po prawej, po lewej stronie w górze. Jest płotek, otwieramy, mamy tutaj właśnie domek. Mamy sprzętu trochę. Tu mamy... ale to jest dekoracyjna szklarnia, czyli nie. Ale tu są właśnie te drzewa, które mamy, jabłonki. To jest to. Produkcja jabłuszek. Można soki robić. W kosza sobie można pograć. No i teren. Teren z tymi szopami, gdzie mamy dużo miejsca do pochowania na sprzęty, gdzie już się znajduje sprzęt. Tu jak słychać są już krowy. No i mamy silos, mamy miejsce na obornik tam był. Tutaj mamy sprzęt. Więcej sprzętu, mamy strych. Tu są krówki. Teraz tylko muszę znaleźć ile tutaj tych krówek. 120, 16 już posiadamy, także fajnie. Tu jest ta rampa, żeby wjechać na górny poziom tej obory. Można sobie poustawiać znowu więcej tych bel. Już tutaj można użyć bele, które są cięższe, bo można wjechać sprzętem. Także można wprowadzić te cięższe bele. Więcej sprzętu. Jest kolejna szopa. Wygląda przednie, naprawdę. Bardzo mi się to podoba. Tu jeszcze jest szopa. Wow. Sporo tego. Przejazdowa jest. Proszę. No, powiem wam. Fajnie to wygląda. Jeszcze sobie zerkniemy z góry na to, jak wygląda ukształtowanie tego. No. Niczego sobie. Fajnie to jest zrobione. Jest silos. Niczego sobie, naprawdę. No i są pola. Są pola, które posiadamy tutaj wokół, prawda? Mega, mega. Klimacik fajny. Dobra, a więc tak, to sobie zrobiliśmy wszystko, tu zrobiliśmy, to zrobiliśmy, to idziemy teraz do dalsze punkty skupu,
Zobaczymy, co tam dalej nas czeka, jakie produkcje, skupy. Jeśli chodzi o sprzęt, który trzeba tu wykorzystać na tej mapie, no to trzeba sobie mieć z tyłu głowy, że to jest teren dość wymagający. Mamy skup, tubele, tu ziarna. Także jest to teren, który jest naprawdę wymagający. Zaraz teren. Co tu? Aha, tu jest jeszcze ten punkt. Zaraz zobaczycie. Tu możemy kamień przywieźć. No i tutaj możemy sprzedać wapno. Zaraz wapno sprzedawać? Nie, kamienie tu przywieźć tylko. Dobra, kamienie. No to jest sprzedaż kamieni, to nie jest koszarka. Że otrzymamy wapno, to jest tylko do pozbycia się kamieni. Także tak to wygląda. Jeszcze tylko tak z ciekawości zerknę ten teren, który tutaj jest. Aha, bo to jest taki dość skalisty teren. To o to chodzi. Te połacie białe to są takie. To są te skały właśnie. No. Fajnie to wygląda. To jest jakieś bajorko. No ciekawie. To jakaś szopa była. No właśnie, bo są to szopy, które można sobie wykorzystać, jeśli kupimy sobie teren. Czyli na przykład pochować jakiś sprzęt do wycinki drzew, żeby go nie wozić daleko, no to właśnie są porobione takie ciekawe miejsca, gdzie są szopy. Moim zdaniem jest to naprawdę ciekawy pomysł. Duże ułatwienie na gracza. No a teraz śmigamy na drugą stronę mapy, oglądając widoki po drodze. Jejku, tu łatwo można stracić kontrolę nad pojazdem. Nieźle. Zaraz, czy ja tu muszę tędy jechać, czy górą? Przez most i tutaj pojedziemy sobie. Akurat tak prowadzi droga. Tutaj po tej stronie to tam nie ma za bardzo tych elementów, co tam oprócz kul. Tutaj zaraz za mostem w lewo. Jest to droga, jest. Tutaj też można sobie zakupić teren, mieć sobie ten miejsce do tworzenia kiszonki z ilos. Jeśli chodzi o cienie, światło i barwy, nie mam już do porządku. Jest zamek również na wzgórzu skalnym tam. I mamy też motyw historyczny. No a tutaj się zbliżamy do skupu. Skup w postaci młynu wodnego. Teraz tak, tam jeszcze dalej prosto musimy. Bardzo ładny zalew zrobiony. Raczki słychać, jak sobie rozmawiają. Tutaj mamy miejsce, gdzie możemy sobie zakupić i mieć sad. Mamy drzewa z jabłkami, czyli stąd żeśmy sobie przyjechali tędy. Młyn i tu do tego sadu. Wieku. Wyłącz silnik. Czy jak kółkę słyszę? Nie, no mam straszną zabój do kukułki. Strasznie uwielbiam to zwierzę. Jako ptaszka. Dobra, ten teren. Zaraz zobaczymy, ile on kosztuje. Ten teren, o tak wygląda. Jeśli chcemy te sady z jabłkami,
No i to kosztuje 127 tysięcy, jeśli chcemy sobie zakupić. Pięknie. Nie wiem, dzięcioł, kukułka, mega. Lubię te zwierzątka, ptaszki. Dobra, no i teraz pędzimy dalej sobie. Pędzimy sobie dalej tą ścieżką. Tutaj przez tereny leśne. Kształty pól to też są fajnie ciekawie. W zależności jakie jest ukształtowanie terenu. Tak naturalnie. Ciekawy ten element, takie zalewane niektóre zalewy porobione, takie rzeki. Wszystko fajnie przemyślane jest naprawdę. Dobra, zbliżamy się do kolejnej mieściny. Tu mamy deliverkę. Tutaj mamy skup drzewa. Jest taki przydomowy tartak znowu. Fajny element. Co tu jeszcze mamy? Tu mamy deliverkę znowu. Silos. Możemy sobie zakupić... no. Wyleciało z głowy. Nawożenia. Nawóz. Tu belę sprzedać. Tu deliverkę. A tam już jest... A tu już jest ten. Zaraz, nie po drugiej stronie. Handel z zwierzętami. Tak tutaj wygląda. O! Z żywymi krówkami pasącymi się. Naprzeciwko jest mleczarnia. Za mleczarnię 70 tysięcy. Zobaczymy co na tutaj. No, zwykła standardowa mleczarnia. Nic nowego, dodanego tutaj akurat nie ma. Straż pożarna. Fajnie wygląda to. Widać, że przynajmniej jakieś tam pojazdy są w środku. No i wracamy do tego, bo zapomnę za chwilę, gdzie go zostawiłem. Tutaj mamy teren, gdzie są szklarnie. I teraz tak, jak sobie wejdziemy w mapę. 157, zakupimy sobie i pojawiają się szklarnie. 39 tysięcy kosztowało i mamy gdzie produkować już owoce oraz sałatę. Dobra, pojedziemy sobie troszeczkę dalej. Mamy tutaj stację paliw. Dalej mamy deliverkę tutaj. Kościół. Tutaj kolejna deliverka. Także tych deliverek tutaj jest naprawdę dość sporo. Tutaj sobie już zrobiliśmy. Teraz do góry kawałeczek. Za mleczarnię mamy deliverkę znowu. Tutaj mamy miejsce, gdzie się znajduje kolejna farma. Nie ma bramy, można sobie wejść, aczkolwiek raczej nie otworzymy drzwi. No, bo nie mamy zakupionego terenu. Więc teraz sobie zakupimy i będzie można korzystać. Ten teren tutaj to jest dość spory. Nam kosztuje 92 tysiące. Jest troszeczkę droższy, no bo już tutaj mamy większy teren, no i są też zwierzęta. Nie ma farmhouse'u. Tutaj nie ma domu. Tutaj mamy 23 owieczki na 120 już. Ale mamy miejsce, gdzie pochowamy sobie sprzęt różny. Ale dom możemy sobie zakupić.
tutaj chyba obok był. Mi się wydaje, zaraz się przekonam. Czy to jest ten dom? Tak, 18258. Bardzo fajny element, ponieważ możemy sobie zacząć od samego domu. Nie musimy mieć farmy. Żeby sam dom, możemy sobie farmę na przykład osobno dokupić, jeśli się dorobimy. Także jeśli chodzi o scenariusz, to to jest fajny motyw. No i przede wszystkim z taką ilością farm jest to fajne do rozgrywki w multiplayer również. Tutaj mamy mebelki. Sam tutaj produkuje biurka i palet. Palec, który jest potrzebny na te deliverki, jeśli chcemy. Także ta różnorodność tu jest naprawdę bardzo fajnie zachowana. Ciekawie to tu wygląda. To pastwisko dla tego wieczek też jest fajne, tak na wzgórzu zrobione. Bardzo mi się podoba. Teraz to musimy jeszcze dotrzeć do miejsca, w którym jeszcze jedna farma jest. Ale tu mamy skupę jeszcze. Tu możemy sobie zakupić drzewo. Co? Takie dziwne. No ale tak pokazuje. Co to jest? Jakaś informacja się pokazała, fajnie by było. Informacja o polu, rolnictwo, rozstrzygnie. To nie, ale tylko informacja o polu. Zaraz, czy ja ten teren mogę kupić? Tu jest... zaraz, będzie coś będziemy mieć. Zaraz, tu jest... Co tu mamy? Tutaj mamy... Tak, strocin. Wytwarzamy jakieś płyty. Wood pallet. No to tak dziwnie mi to wyglądało, a tu jest ten. Wood pallet, dobra. Czyli tutaj mamy fabrykę, gdzie przetwarzamy sobie trociny. A tutaj jest skup. Nie, tutaj też jest coś. Bardzo. Młyn. Okej. Okay. Tu sobie wchodzimy. Tu mamy mąkę z pszenicy. Ale tu jest palet do tego do wykorzystania jeszcze? Czyli tu będzie, dobra, czyli to jako paliwo będzie wykorzystywane do młyna, palec. I też mamy później grain palec, produkcję. A czyli wytwarzany z tego, z ziaren, grain palec. Ciekawe. Nowe produkcje. Nowe produkty raczej. Tak bym to ujął. Powiem wam, niczego sobie. Dobra, jeszcze stąd szybciutko skoczymy na tą farmę. Szóstkę. To gdzieś tam było, bo to może autem i tak powiedziemy. Młyn fajny. Czyli takie budynki w większości, które są... Toalety trzeba dostarczyć. Które są dedykowane na mapie. Na razie to tylko mebelki były standardowymi. Tutaj sobie zjedziemy na dół i mamy kolejną farmę. Tam na górze jeszcze znacznik jest, widzę. Też będzie się tam przejechać. Dobra, mamy farmę, na którą możemy wbić się bez otwierania bramy. Aczkolwiek tutaj resztę nie otworzę, bo nie ma zakupionej tej farmy. Teren kosztuje 166 tysięcy. No dość sporo. To tylko sad jest tutaj. Także jeśli chcielibyśmy sad, no to 144 tysiące. No dość sporo to kosztuje ten sad tutaj. Dobra. To za chwilę tutaj tak będziemy musieli jechać. Czyli mamy tak domek. Mamy tutaj wiaty, warsztat, co tu jest, silos tu chyba też jest,
Jest. To dość spory ten silos jest. Czyli dużej pojemności pewnie. No i tutaj wiaty. Dalej wiaty. Są tu jakieś zwierzęta? Pszczółki są. Także tutaj mamy pszczółki. O, przy ulezu. Regały. Podobają mi się regały. Bardzo ciekawy motyw. Nie wszędzie są zastosowane takie te regały. A brakuje takiego elementu. W sumie też de facto można sobie postawić samemu taki regał, ale lepiej jak są. No i tutaj mamy te jabłonki, które możemy sobie wykorzystać na produkcję po zakupie terenu. A my idziemy bardziej na północ teraz mapy. Co tam dalej mamy? Zaraz się przekonamy. Jak dojedziemy, trafię tam. Także idziemy wzdłuż linii drzew lasu. Po lewej stronie to mamy. Znowu fajny element. Rzeczka. Ale tu też widać jednak twórca trochę pomyślał z tymi drzewami. No bo co przy rzece rosną? Weźmy. No. Fajnie to wygląda w momencie. Też różnorodność drzew jest. Jest zmieszany las, jest liściasty. Świetnie. No i co? I tu wbijamy na kolejny teren. Kolejną, można tak powiedzieć, wioskę. Mamy farmę po lewej stronie. Następną. Także jeśli sobie zakupimy stąd. Dobra, czyli stąd, z tej wioski. Przejechaliśmy sobie teraz do góry, do kolejnej wioski. No i to tak mamy. Jeżdżemy od wioski do wioski. Jedna, druga, trzecia. Tu jest zamek. Królewski. Dobra, miałem to kupić. Ten teren tutaj, on kosztuje 190 tysięcy. No i tutaj mamy, co? Silos. Dość spory. Dużo miejsc do przechowania rzeczy, sprzętu, upraw. Także taka dość obszerna farma. Ale nie ma zwierząt. Spokój, cisza. Jeśli tak ktoś woli, no to może sobie taką farbę wybrać bez zwierząt. No i warsztat. Dobra. To byśmy mieli tutaj. Teraz się tak zastanawiam, czy nie lepiej sobie zrobić pierwsze dwie gazownie, a później pojechać tam. Tu jest, widziałem, ścieżka do tej gazowni. O, taki element też mi się podoba. Świetnie. Gwiazdo oraz losu. Osobny. Tutaj widać, a jest silos, a silos, nie wiem co ja mówię, biogazownia. O. Mamy biogazownię i teraz tak, można sobie kupić teren, gdzie się znajduje biogazownia, jest 25 tysięcy. Można sobie osobno kupić silosy. To są te dwa, które można osobno kupić. Teren, który można jeszcze też osobno kupić. No i tutaj mamy biogazownię. Za pół miliona. No to mamy silos na kieszonkę również, ale to jest część tej biogazowni. Także jeśli sobie zakupimy bez zakupu terenu. Czy posiadamy teren? Nie posiadamy terenu. Trzeba teren sobie osobno kupić. No a tutaj mamy, jeśli chodzi o biogazownię, czyli mamy tutaj recepturę dość wysoka, a cykle są standardowe. No i standardowe.
składniki wyrzucamy do biogazowni. Dobra. Teraz stąd sobie śmigniemy. Chyba jest wyjazd, nie ma wyjazdu. Tak objeżdża się właśnie tą biogazownię. Tutaj będzie wyjazd. Tutaj jest wyjazd, ok. Przez tereny leśne sobie przejdziemy. Śmigniemy sobie tędy szybciutko. Tędy. No i tutaj mamy kolejny tartak. Proszę. Można sobie za nim kupić. Taki większy jest. 100 tysięcy. Drewno. Płyty. No i to co było poprzednio, tylko że inaczej jest rozłożona struktura tego właśnie tartaku. Większy jest niż tamten. No a obok tartaku mamy deliverkę tutaj. Co dalej tutaj mamy jeszcze? Tych bucików jest tutaj sporo. Zobaczymy, czy to się otwiera. Nie otwiera się. Kolejna deliverka. Tu deliverka, tam deliverka. Same deliverki. Tutaj mamy możliwość zakupu rzeczy, tutaj sprzedaży rzeczy. Co jeszcze tutaj mamy? Myślę, że pewnie same deliverki, także za dużo tutaj nie ma co do pokazania. Ok. No to będziemy jechać dalej do kolejnej wioski, także tutaj mieliśmy farmę, biogazownię. Możemy się dalej przemieścić. Tylko teraz tym razem przejdziemy się w miejsce, gdzie jest pociąg. Pociąg robi taki mały loop tutaj na mapie. Teraz tu do góry. Dużo tutaj nie ma tej trakcji z torami. Jest to dość bardzo ograniczone. Ale możemy sobie zamówić pociąg, żeby przyjechał i żeby sprzedać sobie produkty. Także z tym nie ma problemu. Możemy tu trociny sprzedać również. Czyli dość pozytywne. Nie, nie w tą stronę. Zbłądziłem. No i teraz, zobaczmy na mapę, w którym miejscu jesteśmy, co zrobiliśmy. Czyli tak, z tej wioski przejechaliśmy tu do góry, byliśmy w tej wiosce, to pozwiedzaliśmy biogazownię, tartak, farmę, tu później na pociąg, z pociągu teraz śmigniemy sobie na farmę tutaj na 8. Dobra. Musimy się tam dostać do tej 8. Tam obok 8 są jeszcze saby. Więc tutaj będzie droga w lewo. Tu. Między polami przejazd. Będzie ma farma w innym klimacie pewnie. O, proszę, całkiem inny klimat. Inne ten ułożenie farmy. Ciekawe. Także tutaj sobie wchodzimy.
teren. Jest dość duży. 242 tysiące kosztuje. Jak sobie kupimy, no to już mamy dostęp właśnie do budynków właśnie na tej strefie. Że ta farma mi się podoba dość pod tym względem, że jest taka na przykład dwupoziomowa. Niestety była ona na wzgórzu. Krówki 43 na 120. Wiem, że już sporo krówek jest, dlatego też cena była wyższa tutaj. Flaga powiewa. Tu fajny wjazd jest. Mega, to mi się też podoba. Takie coś podobnego było na tym. Na jednej z map. Oj, wyleciał mi teraz w głowie nazwa tej mapy. Oj, z tą pamięcią nie jest dobrze, nie jest dobrze. Ale ekstra jest ten motyw, z tym dalej sobie tam układać. No i tutaj zaraz mamy drzewa z jabłkami, które możemy zaprodukować ten teren. Można sobie zakupić. Tutaj jest tańszy, bo 20 tysięcy i mam drzewka do produkcji jabłuszek. Dobra, co jeszcze? Tutaj w dół jeszcze musimy podjechać do tego miejsca. Że już dużo nam nie zostało. Zostawię sobie. Pojedziemy obejrzeć trochę przyrody po drodze. Teren leśny. Zgubiłem się. Myślałem, że tu gdzieś droga prowadzi. Zaraz tu jest. Tu jest. Tu coś mamy. Chyba to tędy. No, jest, mam. Równo. O, no, na obrzeżu mapy jesteśmy, także. Bum. Mapa. Nic nie widział. Także tu trzeba ostrożnie przejechać, żeby się w ten nie pakować ściany. No i tutaj zjeżdżamy już na, myślę, już ostatni punkt do zwiedzenia. Co my tu mamy? Jakąś produkcję też mamy, tak? Czy skupy? To są raczej skupy. Tak. Zresztą możemy sobie przywieźć rzeczy do sprzedaży. Dla skupy. No i co? W sumie podsumowując, pojawiliśmy się w tym miejscu. Zwiedziliśmy sobie te rzeczy tutaj. Tutaj te rzeczy zwiedziliśmy. Tu byliśmy, stąd później wróciliśmy, przejeżdżając tędy do drugiej wioski. Tutaj wszystko, do góry, tu, to. Także dość sporo tego było. No. Teraz jeszcze sobie tryb budowy włączymy. Zobaczymy sobie, jak to z góry wygląda, bo tereny są naprawdę śliczne. Pięknie to wyglądają te winorośle, te wodorośla w środku, w wodzie, w rzece. Fajnie wyglądają te farmy w miasteczku. Ładnie to wszystko jest skomponowane. Tu jest ten teren leśny, a tu jest w sumie droga do tego zamku. Zamek, no, ruiny zamku fajnie wyglądają. Ciekawie to wygląda. No mówię, mapa warta uwagi. Ciekawe ma zastosowania, nowe pomysły, które no, można przetestować, sprawdzić, czy to mają w ogóle jakiś sens. Ale myślę, że tak. To tama. Fajnie to jest wszystko zrobione. Spoko.
Dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, no to wiecie co robić. Będzie mi miło. No a my widzimy się w kolejnym polskim autorze już niebawem. Pozdrawiam, na razie, cześć.